Miałem nadzieję, że jak raz uda nam się stamtąd uciec, to już nie będziemy musieli wracać do tego okropnego miejsca. Ale oto jesteśmy. W 2023 roku wracamy do Backroomsów w jednej z najlepszych gier tego typu. Poszło do zestępu jezusowskie, to jest Escape the Backrooms i te dziwne dźwięki w tyle brzmią troszkę jak pewien Vocaloid, Miku, i mam nadzieję, że tego nie spotkamy, bo to już byłoby naprawdę straszne. Gra może być multiplayer, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak ogram to z moją Discordową ekipą, to dajcie znać łapą w górę. Pytaście koła, lecimy z multiplayerem. Ogólnie ta gra jest bardzo dobrze aktualizowana, jest często aktualizowana. Twórca tej gry dzieli się wszystkimi swoimi postanowieniami związanymi z tym, co tu będzie się działo na YouTubie, więc polecam sobie obczaić. I przede wszystkim widać jego zaangażowanie w tą produkcję, więc mam nadzieję, że zostanie ta gra z nami na dłużej i nie będziemy musieli się cieszyć jakimiś, wiecie, jednostrzałówkami z Backrooms, tylko czymś lepszym. Dlatego rozpoczynamy naszą... No nie do końca bym powiedział przygodę, ale... Zacznijmy na początek. O co tu chodzi? Mamy drabinę. To coś chce nas złapać. Wyjście jest... No dziwne. W każdym razie można powiedzieć, że jest takim pudełkiem albo dziurą. A pewnie to będzie gdzieś na wysokości, więc my będziemy musieli jakoś się wydostać. Pytanie tylko, czy te poziomy są duże, czy nie. Słyszałem, że został dodany jakiś ogromny poziom do tej gry. Nie wiadomo, czy wszystkie nam się uda dzisiaj obczaić. Mam nadzieję, że część na pewno. Możemy się wychylać. Przy moim sprintowaniu i wchodzeniu w każdą możliwą ścianę, to nie jest najlepszy pomysł. O, wróciłem do tego samego punktu, z którego przyszedłem. Super. To już zaczynamy dobrze od zgubienia się. Znaczy nie zgubiłem się, odnalazłem się po części. A tylko po części. I dlaczego tu jest ciemno? Ta część biura jest wyłączona z użytku. Może jak wbiegnę w ścianę, no to nic się nie stanie niestety, ale powiem taką malusieńką nadzieję, że jednak może... Nie wiadomo, gdzie jest to coś. O! No tutaj nic kompletnie nie było. Poważnie, przyszedłem tutaj tylko po to, taki kawał. O, widzicie to? To jest jakieś przejście. I widziałem go wcześniej. A ono było na miniaturce, czy mi się wydawało? No, że tam właśnie jest ta metoda ucieczki pokazana. I tam będzie trzeba dotrzeć na drugą stronę tego cosia. No nie bez powodu nam taką wyrwę zostawili chyba tutaj, nie? No ewidentnie, przejść tam nie przejdę. Chyba, że... Nie, nie przejdę, nie ma opcji. Więc... Moment, ten poziom nie jest taki duży, jak się wydaje, no bo... A nie, dobra, tutaj można wyjść. No ja tak... Troszkę nie ogarnąłem. Czekajcie, to jakbym przeszedł tędy, to czy będziemy mogli zobaczyć tą dziurę od drugiej strony? Czy nie? No teraz sam się już pogubiłem. Najgorsze jest to oczekiwanie na potwora. Czy powinniśmy ufać drzwiom w tej grze? Wiesz co, tu masz taki guzik, jak go przesuniesz, to one się otworzą. Ale podejrzewam, że raczej nikt nie chciałby nas wpuścić. Od tego bzyczenia będzie mi dzisiaj boleć głowa. O! To jest smutna minka, czy nie? Napiszcie mi w komentarzu, czy wy widzicie to samo co ja. Tu widzę usta smutne i tutaj tak jakby oczy. To pewno tutaj widzę oko, ale... Oho! Oho! Chyba ktoś drzwi otworzył. Jo! Mnie przestraszył! O! Część drabiny. Kolejna część drabiny i kolejna część drabiny i kolejna część drabiny. Czyżby? Naprawiłem całą drabinę. Będę się, że teraz będzie ten moment, kiedy będziemy tutaj godziny latać i szukać tego właśnie... wszystkiego. Tych szczebelków. A na szczęście. Ucieszyło mnie to. Nie widać tego pomiaru, jestem szczęśliwy z tego powodu, bo będziemy mogli sprawdzić co więcej poziomów dzisiaj. Bo jest ich dużo. I będzie więcej. Ten człowiek chyba całe życie będzie musiał poświęcić na to, żeby stworzyć wszystkie poziomy. No teraz to bądźmy troszkę bardziej rozważni, panie Przemku. Trzeba teraz te drzwi odnaleźć. Hmm.
To dziwnie wygląda. Tu mogłyby być drzwi, słuchajcie. One tutaj mogły być. I one tutaj były ostatnio. Tylko się przeniosły gdzieś. Aha. A wiecie, właśnie, bo po cokoliku tutaj to widzę, nie? Po tej listwie bardziej, to nie jest cokół, tylko listwa. Że gdzieś tutaj mogły być te drzwi. Ciekawe, jak się tak wychylimy, czy nas zauważę. A jednak to jest otwór dalej, nie? Tak, udało się z drabiną. Teraz drzwi będę szukał godzinę. Najgorzej... O! Szafa gra, podoba mi się to. Tylko gdzie my teraz jesteśmy? Jest Q i E, żeby się zbalansować. No super. Hop. No nie! Ale... Gdzie ja jestem? Spadłem jeszcze niżej? No, tu jest jakaś strzałka, no chyba pomoże, nie no. Wydaje mi się, że... Przepraszam. Że to chyba specjalnie, bo ja klikałem, wydawało się dobrze, chyba że za szybko szedłem. O, chociaż nie wiem, czy za strzałkami chodzić, to jest taki dobry plan. Teraz w lewo? A kuku? A, widzicie. Czyli jednak to przejście gdzieś nas zaprowadziło. Możemy coś zjeść tutaj? No nie bardzo. Na swoje, że my idziemy w górę? Nie, nie idziemy, tam jest ciemno, pierdziele to. Czy ja mogę wybrać poziomy? Uciekliśmy z poziomu zero. O kurde, jest parking. Coś trzeba gdzie wpisać, jakiś kodzik. Więc no raczej nie ma sensu go wpisywać obecnie. Ciapcia. Ciapcioch. Ej, ja chyba wiem, co to może być za poziom. Ale to chyba... Nie będzie to, o czym myślę, mam nadzieję. To nie jest ten gość, co był w Robloxie. A ja może dobrze by było, gdybym tak nie wchodził wszędzie. O, jest latarka. Elegancko. Miejmy nadzieję, że to stworzenie, które tutaj żyje, zajada się wyłącznie metalem. Gaśnica chyba się tam... Czy to jest alfabet Morsa jakiś? O! Bałem się, że te drzwi będą powodowały duży hałas. Dobra, mamy dwa czerwone auta. Jedno niebieskie i jedno żółte. Tak, ja to zapisuję sobie na podkładce. Dwa czerwone auta, jedno auto żółte, jedno niebieskie N, Z, C. Pytanie, która kolejność będzie się tutaj liczyła? A, gorzej jak się okaże, że na reszcie parkingów też są autka. Trzeba będzie to wszystko sumować. A nie, w sumie kolejność nie ma znaczenia, bo kolejność jest już nam z góry ustalona tak jakby. Że coś jeszcze dostaniemy w tej gierce, jakiś nowy przedmiot. Water. Możemy się napić i co? Jesteśmy nawodnieni, super. Okej, okay, to zmarnowałem prawdopodobnie wodę, która by nam się przydała na innym poziomie. Ale się upewnię jeszcze, czy coś jeszcze znajdziemy, bo więcej wody. Dobra. No to podejrzewam, że nie będzie takim rzadkim przedmiotem. Myślałem z początku. Widzicie to? Da się kucać? Da się kucać. To znaczy, że ja tam wchodzę. Albo i nie, bo stamtąd przyszliśmy. Dobra, było tak. I dwa czerwone były. Dwa czerwone auta były. 1, 4, 7. No to w takim razie będzie ich chyba więcej. Sprawdzaj ID od każdego. Nie ufaj im.
To jest ten poziom, o którym była właśnie mowa w jego filmie, że jest ten poziom, na którym są postacie, które będą próbowały się... jakby to powiedzieć... kamuflować, udawać innych. No tutaj jest taki problem z głowy jeden. A ta latarka niczym się nie różni od naszej. No problem będzie tylko taki. O, więcej latarek. Że tutaj nie ma nikogo. Jak kogoś zobaczę, to po prostu uciekam. A może woda nam jest potrzebna do tego, żeby szybciej uciekać? Bo jakieś tutaj rzeczy w środku może będą? Nie wiem, licznik mamy spisać? Rejestrację? No bo są dwa czerwone auta, no chyba że miejsca parkingowe? Nie, no chyba nie będzie to. Chyba że ja się teraz skupiłem na jakiejś jednej rzeczy i to już nie będzie miało znaczenia. Patrzcie, wyjście, wyjście. Wyjście. Ale to chyba po prostu tekstura się zbagowała. Nie wiem, czy chodzenie po tej wodzie to jest najlepszy pomysł, ale innych aut już po prostu nie ma. Sorry, to muszę sprawdzić, bo nie mam pojęcia. Dobra, wiecie co? Chyba odgadłem teraz ten sposób, że spawnujemy się w pustym garażu, jest bezpiecznie. Musimy zapamiętać teraz, jak to wygląda, nie? Czyli po lewej na górze jest ten czerwony, później jest niebieski, później jest czerwony i później jest żółty, ale to jednego nie rozumiem. Jest czerwony, później jest niebieski, później jest czerwony i aha. Pierwszy jest czerwony. Później jest niebieski. Od lewej do prawej w dół. O to chodziło, ale... nie wiem. Czas na kolejne piętro, które chyba już nie będzie takie bezpieczne. W dalszej części... może tylko rzuciłem okiem na nią, ale nie widziałem dokładnie, o co chodziło. Myślałem, że to jest już jakiś potwór. A! Musimy używać wody, żeby nasza psycha nam nie siadła. Co my tutaj mamy? Więcej wody potrzebujemy w takim razie. Więcej wody. Tu akurat było kompletne zero wody. Czekajcie, da się to otworzyć? Musiałem aż sprawdzić. Panych opowaść też się za bardzo nie da. Więcej wody. To jest gra chyba przesuwana już na multiplayer, z miejsca. Tylko nie mamy żadnego miernika tej wody. Więc nie wiadomo nigdy co dalej, ma dobrze się wydarzyć. I tu coś będziemy otwierać zaraz. No dobra, to mamy pierwszy klucz. I potrzebujemy jeszcze trzech takich kluczyków. Mam nadzieję, że żadnego do tej pory nie przegapiłem. Napijcie wody. Napijcie wody! Znalazłem tylko jedną wodę. I co to był za stwór? Śmieszkowy. Aha, i latarki też. Czyli tu się itemki traci po tym, jak się wychodzi? Nie wiem. Czy jak tego, jak gniemy? Wychodzi to ze mnie dusza. Raczej. Po co ja tylko świecę, nie rozumiem. Czy tu jest jasno? Dobra, patrzymy za tymi kluczykami. Mam nadzieję, że starczy mi tej wody. A tu jest ten pokój. Bo tym razem klucza nie ma. Już się bałem, że trzeba będzie otwierać te szafki, ale nie. Okej. Czyli tu klucza nie ma.
A my wody więcej też już nie mamy. Pierwszy. ID! ID! To jest dobra gra na livestream też, myślę. Nie wiem, czy mi się to uda przejść, tak szczerze powiedziawszy. W ekwipunku możemy zobaczyć. Cześć, jest ekwipunek, tu się... Aha! Dobra, no to dużo mi to nie mówi, ale mamy, jakby to powiedzieć, no mózg. Mózg jest. Napijmy się wody. Zobaczmy. Jak to się skończy? Napiłem się wody. Nie widzę różnicy. Nie widzę różnicy. O kurde, ktoś tam jest. Okej, fajnie się tam bawisz, widzę. Śmieszkowy potworek? Jakaś dziwna latarka jest teraz. Tu klucza nie. Tu też nie. Tu też. I tu pewnie też. Super. Dobra. Mamy tą wodę wyku cały czas? Mamy. Ale nie potrzebujemy dwóch latarek. O, nie wiem, czy to jest skorumpowany mózg, czy nie. Zobaczmy. Jest tak? A, to jest ten pasek mały. O kurde, idzie do nas. No okej. Okay. Idziemy do innego pomieszczenia, pierdzielę go. Może nie potrafi otwierać drzwi. Może. Tu klucza nie ma, okej. Mamo. Potwór wkurzony, bardzo niebezpieczny, widzę. Okej. Gdzie mu się znikło? Pierdziele. O kurde, no tutaj to fenomenalnie mamy po prostu. Zero szans na ucieczkę. Zaraz gdzieś się pojawi. O, będzie lipa. Ale są drzwi. W razie czego jest jak uciec. Dobra, myślę, że jesteśmy po prostu w środku bezpieczni w miarę. No stanie ty jeszcze spoko. Okej, i kluczy dalej nie ma. Nie wiem, co te drabiny tutaj robią, czy one też na nich może ten klucz być. A, czyli w szafkach będzie klucz prawdopodobnie. Czyli mamy już jeden. No chodź, przytul się. Przytul się, bo mam ciebie dość. Słuchajcie, spróbujemy poszukać kluczy kolejnym razem. Ja się poddaję, serio. Byłem w każdym pomieszczeniu po parę razy, ja nie widziałem tego klucza. Nie wiem, jakim cudem się mogło wydarzyć. Ale, no, in my opinion... Tutaj nie ma klucza, jest tylko onion. No mówię wam, nie ma innej opcji, no nie no. Kurczę, ostatni raz wchodzę tu i to weryfikuję. Zebraliśmy wodę. Na drabinach kluczy nie widać, tu klucza nie ma, tu kluczy nie ma, tu kluczy nie ma. Dobra, pomieszczenie z głowy, idziemy dalej. Otwieramy drzwi, zostawiamy otwarte, wychodzimy tutaj w lewo. No bo też nie tutaj. I jeszcze raz sprawdzamy. Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Tu też nic. Wokół nic się nie pojawiło. Tu też nic. Widzicie, że dwa klucze już są w środku, tak jakby? Nie. Potrzeba...
Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. No nie wierzę, no kurczę człowieku, zawsze widzicie, nie można się finalnie podawać. Nawet jak chcecie się podać, to spróbujcie jeszcze raz, bo może to jest właśnie ten moment, kiedy to załamanie przejdzie w zupełnie coś innego. Woda. Please more water. More water. Jak tam woda? Dobra, możemy jeszcze żyć. I czas wyjście stąd. Co jest? Dobra, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia losowego. I co? I napijemy się wody? Fuck. Zamknięte? Co to ma być za pomieszczenie? Ja pierdziszę. To się źle skończy. Ja tu już byłem. Albo i nie. Ha! Można jeszcze niżej zejść. To musi być odstęp. No nie! Tu nic nie ma. Muszę iść jeszcze niżej? Sanity? Nie, jest git. A, idzie tu. Myślałem, że nie wejdzie, bo tak wiecie, się ściemniło przez chwilę, że nic nie dało zrobić. Dobra, bo tu jestem prawie godzinę. Głodny jestem. Nie można być z Backrooms o własnej woli, ale mam nadzieję, że można zapisać grę. Dlatego ja was żegnam, do zobaczenia kolejnym razem, pow! I cześć!